Na program zaprasza Gumi Express. Z Gumi Express zajedziesz daleko i bezpiecznie. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Tydzień temu wspominałem na koniec magazynu, a za tydzień powiem Państwu, jak zaoszczędzić 200 zł. Rozwinę ten temat. Chodziło mi o to, że 200 zł jest to wysokość mandatu przewidzianego za rozmowę przez telefon, wymagający trzymania słuchawki bądź mikrofonu. Oprócz tej kwoty przewidziana kara jest to 5 punktów karnych. Jak uniknąć mandatu? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w jednym z suwalskich elektromarketów. Panie Radosławie, co rynek nam może zaoferować za kwotę 200 zł? Wiele urządzeń. Nasza sieć tak naprawdę posiada urządzenia w kwotach od 79 zł, powiedzmy, w tej chwili, do kwoty nawet 500 zł, więc tutaj rynek proponuje wiele urządzeń w zależności od preferencji klienta, od marki, od jak gdyby funkcji danego urządzenia, możliwości. Tutaj proponujemy już pod klienta konkretnie, który określa nam, jakie potrzeby, jak dużo używa takich urządzeń, czy to jest tylko od czasu do czasu, czy to jest też używanie tego, powiedzmy, zawodowo. Ja jeżdżę trochę mało, krótkie odcinki. Co by pan polecił dla mnie? Dla pana. Poleciłbym tak na pewno w pierwszej kolejności słuchawkę. Jeśli używamy tego sporadycznie, słuchawka jest bardzo wygodnym, małym urządzeniem, które możemy szybko sparować, zabrać ze sobą również poza pojazd, w którym będziemy tego używać, czyli możemy tego używać praktycznie wszędzie, w domu, na ulicy, rozmawiając sobie. To jest przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Nie skupiamy się na używaniu telefonu, trzymaniu go przy uchu. Słuchawka bardzo wygodna, mała, lekka. Czy długo działa taka słuchawka? Tutaj też w zależności od producenta wartości są różne. Średnio od 6 do 10 godzin ciągłych rozmów takie urządzenia wytrzymują. Jeśli chodzi o lepsze urządzenia, te wartości się zwiększają. Jeśli chodzi o czystość dźwięku, też jeśli wybierzemy słuchawkę, powiedzmy, droższą, będziemy mieć też na pewno trochę jakość tych rozmów lepszą. Rozumiem, że im cena bardziej rośnie, tym funkcje takiej słuchawki dodatkowe również przybywają. Przede wszystkim na pewno czas, jak gdyby tutaj baterii, która, tak jak wspomnieliśmy, podstawowe słuchawki jest to około 6 do 10 godzin. Jeśli chodzi o cenę urządzenia, jeśli ona będzie się różnić ceną, też na pewno jakość dźwięku nam tutaj zasadniczo wzrośnie. I kolejna sprawa, że możemy też sparować na przykład dwa telefony z jednym urządzeniem. Czyli jeśli używamy służbowego, prywatnego, możemy podłączyć też komuś takie urządzenie bardzo szybko. W jednym czasie dwa urządzenia? W jednym czasie możemy używać. A dla kogoś, kto dalsze trasy robi, kilka godzin jedzie, często jeździ, jakie urządzenie by pan polecił? Możemy zaproponować tutaj z kolei urządzenie, tak zwany zestaw głośnomówiący do auta. Bardzo prosty w montażu, montujemy to na zasłonę przeciwsłoneczną. Urządzeń mamy też również tutaj od różnych kwot, też zaczynając w tej chwili, które posiadamy w naszych salonach. Jest to kwota 79, nawet do 350 zł. Są oczywiście jeszcze droższe urządzenia. Tutaj tak samo preferencje klienta się liczą i jak często, jak dobrej jakości sprzęt będziemy chcieli mieć, bo one będą się różnić zasadniczo wykonaniem przede wszystkim. Rozumiem, że bardziej skomplikowane to urządzenie, jakieś fajne, ciekawe funkcje posiadają? Znaczy, podstawowe urządzenia mają jak gdyby takie same funkcje, aczkolwiek droższe urządzenia na przykład mają funkcję sterowania głosem i uruchamianie się podczas uruchomienia silnika w samochodzie na przykład. Urządzenie włączone. Witaj, jesteś teraz gotowy do parowania.
czyli też minimalnie nie wymaga to naszej ingerencji. Uruchamiamy pojazd i takie urządzenie bezpośrednio automatycznie się uruchamia. Komunikaty głosowe możemy wydawać do urządzenia. Ten model posiada właśnie taką funkcję jak uruchomienie, komunikaty głosowe, możliwość również sparowania dwóch telefonów w aucie, czyli jak dwie osoby podróżują czy więcej, też dobre rozwiązanie, no i bardzo czystą jakość dźwięku. Czyli w sumie, panie profesorze, w bardzo prosty sposób możemy sobie wyposażyć się w urządzenie, które zapewni nam bezpieczeństwo i pozwoli uniknąć mandatu. Przede wszystkim. Znaczy nasi klienci przede wszystkim najczęściej, jeśli wybierają tego typu urządzenia, zawsze jest to podyktowane tym, że jakiś tam mandat właśnie dostaliśmy i chcielibyśmy znaleźć coś, co pozwoli nam uniknąć właśnie takiej sytuacji. Ale troszeczkę za późno. Polak mądry po szkodzie. Dokładnie. Dość popularne w tej chwili w Polsce są kamerki samochodowe. Czy moglibyśmy parę słów zamienić przy kamerkach? Oczywiście. W naszych salonach również posiadamy, czy tak naprawdę jak tutaj urządzenia i słuchawki i zestawy głośno mówiące, posiadamy również rejestratory jazdy, czyli wideorejestratory dokładnie. One też występują w różnych konfiguracjach, bo mamy same rejestratory, mamy na przykład lusterka wsteczne z rejestratorami jazdy, jak również z nawigacją wbudowaną również, czyli jedno urządzenie, a pozwala nam też bezpiecznie prowadzić samochód, dotrzeć do celu przez nawigację i jednocześnie właśnie uniknąć sytuacji spornych, które na drodze się gdzieś tam wydarzą, tak? Czy do ubezpieczyciela, czy między jakby tutaj spornymi osobami w wypadku jakiejś kolizji, czy jakiejś sytuacji na drodze, pomogą nam to jak najszybciej rozwiązać. Dobrze, zanim przejdziemy do wideorejestratorów, zapomnieliśmy jeszcze o jednym dodatku do zestawów głośnomówiących, do zestawów słuchawkowych. To jest o właściwym uchwycie do telefonu, prawda? Znaczy, przede wszystkim, jeśli chodzi o podstawową rzecz w ogóle w samochodzie, jeśli ja bym zalecał tutaj naszym klientom, to w pierwszej kolejności to są uchwyty do telefonów. One też nam w prosty sposób ułatwiają nawigowanie telefonem. Nawet jeśli nie posiadamy jakiegoś zestawu w samochodzie czy słuchawki, to też dużo bezpieczniej jest używać telefonu, który jest na uchwycie. Włączenie sobie na przykład trybu prostego w telefonie do używania, żeby też nie skupiać się właśnie i rozpraszać się tak na odblokowywaniu telefonów. Szanowni Państwo, prosty sposób, właściwy uchwyt do telefonu, dobrać sobie słuchawkę do swoich preferencji i jeździmy bezpiecznie i bez mandatu. I jesteśmy przy wideorejestratorach. Panie Radosławie, co może nam rynek zaoferować? Jak w przypadku poprzednich urządzeń, o których rozmawialiśmy, zestawów głośnomówiących i słuchawek, rynek oferuje tutaj wiele urządzeń w kwocie od 99 do 519 zł w naszych salonach w tej chwili. I urządzenia tak samo różnią się tutaj jakością nagrywania, czyli podstawowy standard w tej chwili jest to jakość HD i jakość Full HD. Są też urządzenia, które są wyposażone w większe wyświetlacze bądź mniejsze wyświetlacze i są to kamerki podstawowe albo urządzenia wielofunkcyjne, dokładnie lusterko, które ma wideorejestrator wbudowany i też opcję nawigacji w takim urządzeniu, czyli mamy szereg urządzeń w jednym, które nam zastępuje lusterko, rejestrator i nawigację samochodową. Tak naprawdę tego lusterka brakuje nam jeszcze tylko zestawu głośnomówiącego, o których mówiliśmy przed chwilą. Tutaj pozwolę się nie zgodzić, bo takie urządzenia również posiadają wbudowany zestaw głośnomówiący. Super. Te urządzenia różnią się stanowczo ceną. Oprócz tej jakości nagrania, czyli HD, niektóre Full HD, na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze urządzenia? Znaczy, producenci oferują wiele rzeczy, bo tak naprawdę tutaj kwestia jeszcze uruchomienia się na przykład w przypadku jakiejś sytuacji na drodze, czyli w przypadku, gdy nagle zahamujemy, urządzenie zacznie nagrywać. Nie musi być cały czas tak naprawdę uruchomione. Uruchomienie też w niektórych modelach następuje w przypadku włączenia kluczyka. One jest jakby gotowe do pracy, ale nie nagrywa jakby całości naszej podróży, tego co robimy. Dopiero w momencie jakiejś sytuacji kolizyjnej takie urządzenia również potrafią automatycznie się uruchomić.
Wiem, że słyszałem od kogoś, że istotny jest też kąt widzenia takiej kamery. To też na to chyba zwracać trzeba uwagę. Większość urządzeń oferuje kąt na poziomie 178 stopni. Oczywiście bywają urządzenia o większym kącie bądź mniejszym. Tak? Tutaj kwestia, ile zainwestujemy w takie urządzenie. Tak naprawdę każda kamerka ma mniej więcej podobne funkcje, ale te parametry w przypadku każdego urządzenia czy producenta będą się nieznacznie różnić. O czym jeszcze pamiętać po zakupie już urządzenia? Na pewno samo urządzenie, jak kupimy samą kamerkę, musimy do tego pamiętać o akcesoriach, a najważniejszym akcesorium jest tutaj wybór dobrej karty pamięci. Do wideorejestratorów w jakości Full HD zalecane są karty pamięci w postaci microSD najczęściej, wyższej klasy, tak, klasy 10. Jakość Full HD ma swoje parametry i tutaj, żeby ta jakość nagrań była bardzo dobra i też pojemność karty pamięci, tak, czyli tutaj minimum 16, 32 zalecane, bo też większość kamerek tak naprawdę nagrywa w pętli, czyli nie musimy tutaj się martwić, że nam zapełni się karta, bo w momencie, kiedy ona się zapełni, zaczyna nagrywać od nowa. Jeśli nic się nam nie wydarzyło, to tak naprawdę kasuje się to nagranie, które wcześniej mieliśmy i wszystko zaczyna się od nowa. Ile, jaki czas nagrania na takiej karty, na takiej karcie powiedzmy 16 GB się zmieści? Jest to kilka godzin nagrania i tutaj w zależności właśnie jaką rozdzielczość w urządzeniu ustawimy, bo oczywiście tą rozdzielczość w tych urządzeniach również możemy sobie przestawiać. Jeśli to będzie najwyższa rozdzielczość, jest to do kilku godzin, około 4 godzin nagrania na przykład Full HD na karcie 16-gigowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, widzą Państwo, że rynek ma dla nas wiele ofert, także na pewno Państwo znajdą odpowiedni produkt dla siebie. Ja dziękuję Panie Radosławie za rozmowę. Dziękuję również. A teraz zapraszam Państwa na kilka filmów nakręconych takimi urządzeniami właśnie, o których przed chwilą mówiliśmy. Nagrania pochodzą z polskich dróg. Zapraszam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.